miasto. Nie ma takiego miejsca nad rzeką, gdzie mogliby spokojnie przyjść, usiąść, pojeździć rowerem, bo przecież i ścieżka jest. Część tych bulwarów, właśnie ta, na której jesteśmy, będzie tym miejscem wyjątkowym, przypominającym, że Szczecin to miasto portowe, że my, Szczecinianie, jesteśmy ludźmi wody, że mamy tu mnóstwo wspaniałych żeglarzy. Ja wiem, że dzisiaj to dopiero początek, że dzisiaj odsłaniamy pierwszą tablicę i pokazujemy Państwu pierwszą rzeźbę. Dziś rozpoczynamy to pokazywanie morskiego Szczecina właśnie od strony historii poprzez tą symboliczną łódź Wyszaka, szczecińskiego żeglarza, osoby, która no po raz, można powiedzieć, pierwszy zapisała się w annałach historii jako żeglarz z naszego miasta. Chcemy, aby te wały, te nabrzeża były takim miejscem, w którym nie tylko można odpocząć, pospacerować, usiąść na ławce, ale również posmakować tej historii i tej morskiej tożsamości naszego miasta.